Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie szybki odcinek, ale jak zawsze będzie bardzo smaczny. Zrobimy śledzie z jabłkiem i cebulą w wyśmienitej zalewie. Zalewę przyrządzimy, a to pokażę Wam na filmie. Także zapraszam Was na film. Zostawcie jak zawsze po filmie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli podobają się moje filmy. Naciśnijcie też dzwoneczek. Powiadomi Was o moich kolejnych filmach. Oczywiście zapraszam też na mój kanał, bo jest tam naprawdę wiele ciekawych i bardzo smacznych propozycji. A my już możemy zaczynać i zabieramy się za przyrządzanie pysznych śledzi. A zaczniemy od śledzi. Śledzie ja sobie zaleję zimną wodą, przepłukam je dwa razy, zostawię je w tej wodzie dosłownie na godzinkę i po godzince przejdziemy dalej. Moje śledzie moczyły się już godzinkę. Odlejemy teraz tą wodę i teraz zalejemy je mlekiem i w tym mleku będziemy jeszcze je moczyć około 2 godziny. Wodę mam odlaną, teraz śledzie zalewam mlekiem i zalewamy tak, aby całe śledzie były zamoczone. I teraz w ten sposób będziemy moczyli te śledzie jeszcze mniej więcej około godzinkę. Jeżeli nie macie tyle czasu, no to zróbcie to chociaż przez pół godzinki, godzinkę, nie mniej. Ja swoje śledzie teraz odstawię na bok. I teraz będziemy mogli przejść, przygotować sobie pozostałe składniki. Jabłko mam oczywiście umyte. Dobrze by było, żeby jabłko było dość twardawe i żeby też było bardzo słodkie. Ja teraz muszę swoje jabłko obrać ze skórki i wydrążyć tutaj cały środek z pestek. Jabłko mam obrane, wydrążone. Przekrawam na pół. No i teraz jabłko musimy pokroić. I to musimy pokroić w bardzo drobną kosteczkę. Jak to zrobimy? Ja będę to wkroił najpierw plasterki w poprzek, tak jak tutaj widzicie. I plasterki będę kroił mniej więcej takiej grubości. Następnie plasterki wzdłuż na cienkie paseczki. No i myślę, że tutaj im drobniej pokryjcie to jabłko, tym lepiej. Proszę zobaczyć. No mi się udało tak, jak się udało. Ale myślę, że jestem dość zadowolony. Takie mamy teraz paseczki. I teraz te paseczki będę kroił w kosteczkę. O, i tak jak tutaj widzicie, taka właśnie kosteczka. Jak Wam się uda mniejszą, możecie sobie pokroić mniejszą. No ja zrobię akurat taką. No i tak skrawamy w kosteczkę całe jedno średniej wielkości jabłko. No i jabłko mam już pokrojone, przełożyłem sobie na salaterkę. Teraz w następnej kolejności zajmiemy się cebulą. Cebulę sobie obiorę, cebulę mam obraną, cebulę przekrawam na pół i cebulę musimy pokroić też bardzo drobno. Czyli można powiedzieć najdrobniej jak potrafimy. Dodam tylko, ta sałatka z tych śledzi bardzo smaczna. No mógłbym też powiedzieć, że jest bardzo też szybka w przyrządzeniu. Ja cebulę tutaj sobie jeszcze tak w połowie ją przekroję. Nie będę później musiał jej mocno siekać. I tutaj teraz o, na cieniutko. A wracając do sałatki. Sałatka, tak jak już mówiłem, bardzo smaczna, bardzo szybka w przygotowaniu. Jedyny czas, jaki tutaj musimy trochę poświęcić więcej tego czasu, no to tylko, gdy musimy poczekać na wymoczenie się śledzi w tym mleku. Tak jak już mówiłem, możemy to zrobić minimalnie tak w pół godzinki, w godzinkę i wtedy możemy zacząć kontynuować. Ja tak jeszcze skroję sobie drugą połówkę cebuli. No i cebulkę mam już posiekaną. Też mi się tutaj tak udało ładną, malutką kosteczkę zrobić. Jabłko gotowe, cebula gotowa. Teraz musimy tylko poczekać za wymoczeniem się śledzi w mleku. No i moje śledzie pomoczyły się już około 2 godzinki. Tyle je moczyłem. Odleję teraz mleko. Wyciągnę śledzie, poczekam, żeby trochę sobie obciekły i zaczniemy je kroić. Śledzie mam już wyciągnięte, obleciały sobie. Ja będę teraz śledzie kroił i od razu będę je kładł na szklane naczynie. Przetrę sobie tutaj, żebym miał sucho. Śledzie kroimy w paski. Jakiej szerokości? No to już w zależności jak lubicie. Ja będę to kroił mniej więcej takiej wielkości, jak Wam tutaj teraz za chwilę pokażę. O, coś takiego będę kroił i od razu je tutaj wkładam na spód do naczynia i tutaj te śledzie będziemy za chwilę zalewać
zalewą, którą zrobimy. Śledzie mam już pokrojone, ładnie ułożone. Teraz przygotujemy sobie naszą zalewę. Zalewę zrobimy w pierwszej kolejności. Wrzucę sobie tutaj około 4 łyżki majonezu. Teraz dodam tutaj jogurtu naturalnego. Jogurtu naturalnego dodaję mniej więcej tyle samo, co daliśmy majonezu, ale śmiało możemy dać go tutaj dużo więcej. Nie musimy się tutaj trzymać proporcji pół na pół. Ktoś może na przykład mniej preferować majonez, daje wtedy po prostu więcej jogurtu naturalnego. Ja daję tutaj 4 łyżki majonezu, jogurtu naturalnego dam dobre 6 łyżek, nawet jak dam 7, no to będę miał akurat tutaj prawie wszystko opróżnione, 8 i mam wszystko opróżnione. Teraz musimy dać tutaj odrobinę soli. Z solą tutaj radzę Wam uważać, jeżeli jesteście wyczuleni na sól, bo wiadomo, śledzie były solone i żeby też Wam to nie wyszło za słone. Oczywiście wkręcamy teraz pieprzu. Śledzie bardzo lubią pieprz, także tego pieprzu możecie wkręcić, no chyba że nie lubicie ostrego. Śledź, pieprz mamy wkręcony. Dobrze, teraz to mieszamy ze sobą i przechodzimy teraz do naszych śledzi. Ja robię to w ten sposób. Wysypuję tutaj cebulę, którą miałem pokrojoną i wysypuję tutaj jabłko. I teraz to wszystko zaleję tutaj naszą przygotowaną zalewą i będziemy musieli to wszystko ze sobą wymieszać. Wylewam wszystko tutaj, co mam. Mam już wszystko wylane i teraz musimy to wszystko ze sobą teraz dobrze wymieszać. No i ja mam swoje śledzie wymieszane. Teraz możecie sobie to po wymieszaniu posmakować. Możemy dodać ewentualnie trochę pieprzu, trochę soli. Ja tutaj to zrobiłem tak, jak widzicie, nie aż jest tak bardzo rzadkie, bo właśnie tak preferuję. Nie chciałbym, żeby te śledzie mi po prostu w tej zalewie pływały, jogurtowo-majonezowej. Więc ja dałem akurat tutaj taką proporcję, tak jak Wam pokazałem. I dla mnie to jest akurat idealne, bo jest dość gęstawe. Tak właśnie jak lubię. Teraz odstawiam śledzie do lodówki i po wyjęciu z lodówki będziemy mogli po kilku godzinach delektować się tym naprawdę wyśmienitym smakiem. A uwierzcie mi, śledzie właśnie w tym połączeniu z jabłkiem i z cebulą. Bardzo prosty przepis, a w smaku jest rewelacyjny. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Mam nadzieję, że właśnie skorzystacie z mojego przepisu na przyrządzenie śledzi. Napiszcie w komentarzach, jak Wam to smakuje, jakie Wy robicie opcje ze śledziami. Z chęcią przeczytam właśnie, jestem ciekaw, jakie robicie Wy opcje. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, zostawcie łapkę do góry. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!